Spotykamy się w hali 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Staszica w Białej Podlaskiej i trwa klubowy turniej w gimnastyce artystycznej Gimnastyka Moja Pasja. Jak wygląda ten turniej? Ile osób? Skąd? Dzień dobry Państwu, Kinga Franczuk, prezes Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej. Taki niecodzienny mój wygląd w dniu dzisiejszym świadczy o tym, że bardzo integruję się duchowo i zewnętrznie z tematyką naszego turnieju, czyli jesień, wróżki, magia. W dniu dzisiejszym gościmy kluby z Białegostoku, z Warszawy i z Białej Podlaskiej. Startuje około 200 zawodniczek w przeróżnych kategoriach wiekowych, kategoriach, jeśli chodzi o przybory. Z Podlaskiego klubu ile zawodniczek startuje? Z Białej Podlaskiej jest ponad 70 zawodniczek. Bardzo liczną grupę stanowi również grupa warszawska. I z Białegostoku 20 kilka. Widzę, że jest dużo statuetek, nagród. Tak, turniej jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Gimnastyki oraz Polskim Związkiem Gimnastycznym. Więc dzięki tej współpracy możemy tutaj zapraszać dziewczynki z innych klubów, żeby realizowały swoją pasję i za tą pasję wynagrodzić. Motywacją jest sama pasja, ale jeżeli jest jakaś nagroda, to jeszcze jest ta motywacja jeszcze większa. Oczywiście, bo różnie układy wychodzą, prawda? Jedne są lepsze, drugie są gorsze, więc czasami są to takie pocieszeniowe nagrody. Ale tak, staramy się, żeby nagrodzić każdą zawodniczkę, żeby zapamiętała pobyt w Białej Podlaskiej i żeby wyjechała zadowolona mimo wszystko. I żeby wróciła, oczywiście. Żeby zostać członkinią, nie wiem, waszego stowarzyszenia, czy zająć się tą gimnastyką artystyczną, jakie trzeba mieć predyspozycje? Może tutaj, jeśli chodzi o ocenę predyspozycji, pozostawię trenerom, ale na pewno systematyczność, zaangażowanie, na pewno chęć, żeby przychodzić na te zajęcia, bo jest to często dużo godzin treningowych, ale wystarczy na razie przyjść, obejrzeć i później zdecydować, czy podoba się ten sport, czy nie. Od jakiego wieku są przyjmowane zawodniczki? Oj, mamy już takie maluszki w wieku 3-4 lat, także malutkie dziewczynki. Przed nami zawodniczki już te najstarsze, a później wręczenie nagród przed nami jeszcze. Dokładnie, tutaj już występują te ostatnie roczniki, czyli 2011 i starsze. Później jeszcze zapraszamy wszystkich na część pokazową, gdzie nasze dziewczynki samodzielnie skomponowały swoje układy i pokażą swoim rodzicom, swoim koleżankom z Białej. Oraz wystąpią 3 układy grupowe z Białegostoku. Także też piękne, piękne układy i jest na co popatrzeć. Myślę, że na pewno będzie, ja już patrzę tych indywidualnych, że jest na co popatrzeć. Jest, oczywiście. Każda zawodniczka prezentuje swoją jakąś wartość, chce się zaprezentować pięknie i wychodzi im to naprawdę. Czy jakieś kolejne zawody w najbliższym czasie? Co planujecie? Oczywiście, oczywiście planujemy zawody, tylko jeszcze nie wiem, jaka będzie formuła, czy będą to międzynarodowe zawody, czy ogólnopolskie. 15-16 lutego przyszłego roku, dwudniowe, ponieważ poprzednie edycje przynosiły nam dosyć dużą liczbę uczestników. W ciągu jednego dnia przewinęło się 300 zawodniczek, więc skoro każdy klub lubi do nas przyjeżdżać, damy każdemu możliwość, żeby zaprezentować się w mieście Biała Podlaska. Już czujemy się zaproszeni. Oczywiście, bez dwóch zdań.
gimnastycznych klubowi Gym & Joy oraz Brawo Białystok Gimnastyka Artystyczna. Sponsorem nagród dla zawodniczek startujących podczas dzisiejszego turnieju jest niezawodna i niezmiernie kreatywna pracownia GraVinci z siedzibą w Janowie Podlaskim, która stworzyła te piękne medale, statuetki oraz upominki rzeczowe. Sponsorem nagród dla zawodniczek jest również Park Rozrywki Kocham Skakać Warszawa,